Ze względu na treść czwartej niedzieli wielkanocnej nazywamy ją Niedzielą Dobrego Pasterza. Ja jestem dobrym pasterzem, powie o sobie Pan Jezus. Z języka greckiego kalos znaczy nie tylko dobry, kalos znaczy szlachetny, doskonały. Takim pasterzem jest właśnie Jezus. A my, obecni pasterze, mamy być Jego naśladowcami. Niedziela Dobrego Pasterza to czas szczególnej modlitwy o takich właśnie pasterzy. Każdy dom, rodzina, mieszkanie ma swoisty zapach. Wchodząc często wyczuwamy dominujący zapach kawy, perfum, papierosów. To może niemało powiedzieć o mieszkających tam ludziach. Pamiętam, jak kiedyś w pewnej wiosce wchodziłem do kościoła na niedzielną sumę i mimo, że wszyscy byli przecież odświętnie ubrani, wrażliwy nos wyczuwał unoszący się zapach wioski. A słowa jednej z modlitw za kapłanów brzmią: Panie i Boże mój, ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, którzy będą pachnieć owcami. Czy rzeczywiście tak żyję swoimi owcami, ochraniam je? Jestem im podporą w trudnościach, bratem w potrzebach? Czy noszę na sobie zapach ich życia? Pomódlcie się proszę za mnie, żebym takim właśnie był pasterzem, pachnącym swoimi owcami.